Szczęść Boże, pozdrawiam szczególnie wszystkie dzieci. Witam Was na pierwszej katechezie na temat Eucharystii. Dzisiaj dowiemy się, jaki największy skarb znajduje się tutaj w Kościele. Zapraszam Was na podróż w dwa takie bardzo ważne miejsca. Jednym z tych miejsc będzie karton, a drugie sami zobaczycie. Chodźcie. A co to takiego? To jeszcze nie jest ciało Pana Jezusa. Zobaczcie. To są komunikanty w paczkach, które przed mszą świętą zostaną wsypane do puszki, do cyborium, aby podczas mszy stały się ciałem Pana Jezusa. Teraz to jest jeszcze zwykły opłatek. Można powiedzieć, że takie krakersiki, takie chipsy, jeszcze to nie ma żadnego świętego znaczenia, ale już za chwilę, już niedługo staną się wszystkie ciałem Pana Jezusa. Wchodząc do kościoła, pamiętamy o tym, żeby przyklęknąć. Idziemy nawą główną do najważniejszego miejsca. Jesteśmy dzisiaj poszukiwaczami skarbów i zobaczymy, jaki największy skarb znajduje się w kościele. Po prawej stronie ołtarza widzimy krzyż. Na środku ołtarz. Po lewej stronie ołtarza ambona. To są wszystko bardzo cenne miejsca, ale skarb znajdziemy tutaj. Wiecie, że to miejsce nazywa się Tabernakulum. I to jest miejsce, w którym znajduje się najcenniejszy skarb. Wcale nie dlatego, że jest ze złota. I wcale nie dlatego, że znajdują się tam złote przedmioty. Dlaczego to miejsce to najcenniejsza szkatuła? Dlaczego to miejsce jest skarbem? Zobaczcie. To jest najcenniejsze, co ma Kościół. Przyklękam. Wcale nie dlatego, że to jest ze złota, ale dlatego, że tutaj przechowywane jest ciało Pana Jezusa. Te hostie służą do wystawiania ciała Pana Jezusa w monstrancjach różnej wielkości. Tutaj mamy cyboria, czyli puszki, w których są przechowywane komunikanty. Ciało Pana Jezusa służące do spożycia przez wiernych. To jest najcenniejsze miejsce w Kościele. To jest nasz skarb. Mam nadzieję, że podobało Wam się to nasze pierwsze takie krótkie spotkanie i że jeszcze w ciągu tego najbliższego czasu, oby trwał jak najkrócej, dowiemy się jeszcze czegoś ciekawego. Szczęść Boże na cały dzień, życzę Wam wszystkiego dobrego i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzymajcie się. Thank you.